Serdecznie witam zebranych, witam uczestników, gości, media. Stwierdzam, że jest wymagane kworum i w związku z tym możemy podejmować prowadzenie uchwały. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Kto z Państwa wobec tego jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do jednostki. Nie, ja się wstrzymałam, bo nie zdążyłam doczytać do końca. Przepraszam, myślałam, że tak. Przy jednym wstrzymującym się, czy ktoś jest przeciw? Przy jednym wstrzymującym się protokół został przyjęty. Zanim przejdziemy do porządku obrad, ponieważ są dyrektorzy szkół, którzy ustępują z tej funkcji, pozwólcie Państwo, że w imieniu radnych podziękuję pani dyrektor Klips Dawidowicz za współpracę, pani dyrektor Małgorzacie Czopińskiej. Ponieważ była prośba radnej Walasek o wyjaśnienie pewnych kwestii, pani dyrektor Czopińska złożyła takie pismo, ale może odczytam je na koniec, przy sprawach różnych, czy teraz? Na koniec. Nie ma uroczystości psuć. Przechodzimy wobec tego do punktu trzeciego. Czy są uwagi co do porządku obrad? Proszę bardzo, pan starosta. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, proponuję, żebyśmy zdjęli z porządku obrad punkt 13. Jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SPZOT-u. Krótkie uzasadnienie. Planujemy, proszę Państwa, jeszcze jedną, być może jedną taką specjalną sesję we wrześniu, poświęconą tylko i wyłącznie uchwałom związanym z przekształceniem SPZOT-u na podstawie nowej ustawy o działalności leczniczej. Być może omówienie pewnych spraw związanych z nowymi kierunkami, jeżeli chodzi o zarządzanie. I ta uchwała jakby pasuje oczywiście do pakietu uchwał, które się pojawią wtedy na tej sesji. Drugi powód jest taki, że bez przerwy, jeżeli chodzi o ten wskaźnik dotyczący zadłużenia, zmiana przepisów jest, mogę powiedzieć, już taka permanentna, bo niedawno się przepisy zmieniły co do tego wskaźnika. A już słyszymy, że na jesieni Sejm znowu być może poprawi jeszcze tą poprawkę, więc być może jeszcze obudzimy się z nowym przepisem, który będzie tej kwestii dotyczył. Nic się nie stanie, jeżeli przełożymy to na okres późniejszy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie w tej sprawie? Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana starosty i wycofaniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym razem jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych. Bardzo proszę pani starostę. Szanowni Państwo, minął okres, można powiedzieć, wakacji od ostatniej sesji. Mimo to oczywiście to był okres dosyć pracowity, jeżeli chodzi o pracę zarządu, ale też i o pracę pozostałych jednostek, które pracują na rzecz powiatu. Przede wszystkim przedstawię Państwu oczywiście sprawy, które dzisiaj nie są do końca przedmiotem obrad, którymi zarząd się zajmował, ale jest parę rzeczy, które działy się przy współudziale powiatu. Z zakresu ochrony zdrowia, czyli w sprawach dotyczących SPZOT-u,
W lipcu zarząd powiatu zdecydował o rozwiązaniu stosunku pracy z dyrektorem, z panem dyrektorem Myśliwcem. No, krótkie uzasadnienie dotyczące tego przede wszystkim brak efektów, które zakładaliśmy sobie na ten czas dla osiągnięcia, czyli obniżenie kosztów w taki sposób, żeby nie powstawała strata. I ta pogłębiająca się strata i pogłębiający się wzrost zobowiązań szczególnie wymaganych był powodem tej sprawy. Był powodem takiej decyzji. Jednak zdecydowaliśmy również, że rozwiążemy ten stosunek pracy z panem dyrektorem za wypowiedzeniem, ponieważ uważamy, że zaangażowanie w niektórych sprawach pana dyrektora było bardzo, bardzo takie istotne i pan dyrektor również te sprawy kończy i załatwia, związane z inwestycjami chociażby w SPZ-ie. Następna sprawa z zakresu ochrony zdrowia i dotycząca oczywiście szpitala, to jest przygotowanie do przekształcenia SPZ-u w spółkę prawa handlowego zgodnie z kierunkową uchwałą wcześniej podjętą. Mamy już zakończony podział nieruchomości. Podział nieruchomości SPZ-u jest zatwierdzony przez burmistrza miasta. Podjęliśmy całą nieruchomość SPZ-u na kilka działek, których ta część będzie podlegała prawdopodobnie dzierżawie, a część być może będzie przeznaczona do sprzedaży. Została też dokonana wycena nieruchomości. Może jeszcze nie do końca. Na razie dysponujemy wyceną części działek, która to też wycena jest istotna w całym tym procesie. No, jest oczywiście wykonany bilans za 2011 rok. On ma przede wszystkim znaczenie dla ustalenia tego wskaźnika, o którym mieliśmy dzisiaj debatować, ale myślę, że oczywiście ta dyskusja będzie toczyła się na następnej sesji. Ja tylko państwu mogę powiedzieć, że ten wskaźnik zadłużenia jest taki, który umożliwia samorządowi, właścicielowi SPZ-u do przejęcia wszelkich zobowiązań, ale też samorząd nie musi tego robić. Może zostawić na to zadłużenie czy te zobowiązania na tworzącej się spółce prawa handlowego. To jest kwestia do wyboru. Jeżeli chodzi właśnie o to przekształcenie i ewentualnie szukanie najlepszych rozwiązań w celu znalezienia takiego lepszego sposobu zarządzania SPZ-em, prowadzimy rozmowy dotyczące takiej koncepcji oddania w zarząd majątku szpitala w spółce, firmie, która byłaby operatorem i w naszym imieniu zarządzała i udzielała usług szpitalnych naszym mieszkańcom. Odbyło się takie spotkanie zarządu, w którym uczestniczyli członkowie zarządu, członkowie Komisji Spraw Społecznych, jak również przedstawiciele Rady Społecznej SPZ-u. Kontynuację tych rozmów miałem wczoraj. Myślę, że te wszystkie sprawy w pewnym zebraniu i przygotowaniu materiału oraz odbyciu jeszcze spotkań w samym szpitalu będziemy państwu w stanie przedstawić na tej sesji, o której powiedziałem, która by była tylko i wyłącznie poświęcona sprawom przekształcenia SPZ-u. Podpisana również została umowa na wykonanie lądowiska. Wykonawcą lądowiska będzie firma Maxima Vilux S.A. z Warszawy. Dwie firmy chyba dominujące. Kwota jaka, nie pamiętam dokładnie. Panie dyrektorze, jaka kwota? Nie powiem tak z marszu. Dobrze, przepraszam.
też nie spostrzegłem, ale była niższa niż kosztorys. Może sprawdzimy, tak. Znaczy na pewno była niższa niż w kosztorysie. Jak Państwo wiecie, ta inwestycja jest prowadzona przede wszystkim z dofinansowaniem, znacznym dofinansowaniem z programu Infrastruktura i Środowiska, dofinansowaniem z funduszy europejskich. Z zakresu edukacji, sprawy, którymi zajmował się zarząd. Zarząd zdecydował po takiej dyskusji, raczej po chwili jakby zastanowienia się, czy też 1 września, być może 1 stycznia 2013 nie byłby dobrą datą na połączenie kilku placówek oświatowych, bo być może to w dobie zmniejszania się ilości uczniów byłoby już wskazane. Zdecydowaliśmy jednak, że byłoby to przedwczesne. Takim jakby decydującą kroplą od takiej decyzji była sprawa, był nabór, który odbył się na początku lipca. I następnie zdecydowaliśmy o tym, iż na pewno w tym roku, czy od początku przyszłego roku, nie będziemy czynili starań do łączenia placówek oświatowych. Być może będziemy szukali innych rozwiązań, które mogłyby spowodować oszczędności w szukaniu, chociażby, nie wiem, wydatkach rzeczowych dotyczących oszczędności w samej oświacie. Wobec tego wróciliśmy do spraw związanych z powołaniem dyrektorów w dwóch szkołach, w Zespole Szkół Zawodowych i w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. W Zespole Szkół Zawodowych wobec wcześniejszej deklaracji pani dyrektor o wejściu na emeryturę i no jakby braku możliwości skorzystania z takiego prawa przedłużenia kadencji, no, stanęliśmy przed koniecznością ogłoszenia konkursu. Ten konkurs odbędzie się na początku 7 września jest wyznaczona data. Odbędzie się 7 września, natomiast na ten czas, na jeden miesiąc obowiązki dyrektora pełni zastępca dyrektora w tej szkole. Trochę inna sytuacja była w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska. Wobec tego, że tutaj dyrektor dysponował również aktualną oceną i wobec tego, że być może te decyzje o rok dotyczące łączenia placówek będą o rok przedłużone, zarząd zdecydował o przedłużeniu kadencji o rok z panem dyrektorem Kulchawikiem, który do dnia jutrzejszego te obowiązki dyrektora pełni. Następną sprawą, którą zajmował się zarząd, była kwestia zgłoszenia takiego nowego projektu dotyczącego rewitalizacji terenów i budynków przy pierwszym ELO i Zespole Szkół Elektrycznych i Informatycznych. Nazwaliśmy ten projekt rewitalizacja zabytkowego kampusu edukacyjnego pierwszego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Państwo dzisiaj macie oczywiście, ja dlatego mówię o tym, bo być może tutaj parę słów wyjaśnienia, bo to jest oczywiście w załączniku do zmiany budżetu ten nowy projekt, ale musieliśmy zrezygnować niejako z projektu, który miał być finansowany z programu Polska, Rosja, Litwa, ponieważ drugiego naboru w tym programie już nie będzie. Liczyliśmy na to, że być może pojawi się drugi nabór, ale wszystkie informacje, które są nam dostępne, mówią, że tego drugiego naboru w tym programie nie będzie. Wobec tego uznaliśmy, że szukaliśmy jakiegoś innego rozwiązania i w ramach programu, regionalnego programu operacyjnego, w takim działaniu, które jest związane z rewitalizacją centrów miast, znaleźliśmy taką możliwość. Są niewielkie pieniądze, co prawda, chętnych jest bardzo dużo w całym województwie, ale
postanowiliśmy spróbować i wykorzystać ewentualnie tę szansę. W tym tygodniu również, proszę Państwa, spotkałem się z dyrektorami szkół, których organem prowadzącym jest powiat giżycki. Zapoznałem się z aktualną kwestią naboru, jak wyglądają jeszcze przepływy, bo to zawsze młodzież jeszcze tak do i w sierpniu, ale też jeszcze we wrześniu szuka jakiegoś tam swojego miejsca. Również otrzymałem od Państwa dyrektorów informację dotyczącą kadr, czyli nauczycieli, którzy szczególnie tych, którzy tracili cały etat, bądź mieli ograniczone godziny pracy w szkole. Na poprzednich spotkaniach często apelowałem o to, żeby w innych szkołach brać pod uwagę tych nauczycieli, którzy nie wiem, w sąsiedniej szkole, u kolegi, koleżanki tracą te godziny, że są do wykorzystania. Także oczywiście ten rok szkolny i to ograniczenie ilości młodzieży w sposób już niestety widoczny ograniczyło godziny pracy nauczycieli. W przypadku niektórych wiąże się to często z utratą pracy. Bardzo często też jest utrata całego etatu wśród nauczycieli. Zarząd zaakceptował przyznanie stypendiów powiatowych. No, powiedzmy, że właściwie to są nagrody, które co roku są przyznawane uczniom, najlepszym uczniom, nie tylko powiedzmy w poszczególnych szkół, które osiągają najlepsze wyniki w nauce, ale też osiągnięcia w innych dziedzinach, którzy reprezentując szkołę. Takich nagród przyznaliśmy 11 w wysokości po 600 zł. Tryb jest taki, że propozycje tych nagród przedstawiają dyrektorzy szkół. Przystąpiliśmy również do opracowania takiego projektu dotyczącego wdrożenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Ten projekt ma polegać na przeprowadzeniu pewnej diagnozy problemów w szkołach, jak również uczestnictwie w szkoleniach, które niejako mają zmierzać do rozwiązywania problemów. To jest jakaś taka nowa rzecz, ale jest to projekt, który nie pociąga za sobą jakichś kosztów finansowych z naszej strony. W pełni jest finansowany ze środków zewnętrznych. Z zakresu kultury chciałbym Państwa poinformować, że Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przeprowadził postępowanie przetargowe na opracowanie powiatowego programu odnowy zabytków w naszym powiecie. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, że ten program przygotowujemy razem z gminami Miłki, Kruklanki i Wydminy. Miasto Giżycko i gmina Giżycko już takie programy takie programy opracowały samodzielnie. Te gminy zgodziły się na to, żeby w celu pewnie obniżenia kosztów, że ten program opracujemy wspólnie. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez pracownię ewidencji i dokumentacji zabytków pana Macieja Paczewskiego z Białegostoku. Ciekawostką może jest to, że ta oferta opiewa na kwotę 9400 zł brutto. Następne dwie oferty warszawskie były na ponad 40 tysięcy zł. Znamy tą pracownię. Raczej nie powinno być problemu. Jeżeli chodzi o zakres pomocy społecznej, została wszczęta procedura konkursowa na prowadzenie środowiskowego domu pomocy społecznej w Rynie. Kończy się umowa ze stowarzyszeniem, które prowadzi dom środowiskowy dom pomocy. Dom samopomocy, więc musimy wszcząć następny konkurs. No, mamy nadzieję, że
że stowarzyszenie pewnie złoży ofertę i że ta współpraca nie, nie zakończy się w tej chwili. Analizowaliśmy również wyniki kontroli, która była przeprowadzona przez służby wojewody i Biuro Rzecznika Praw Dziecka, kontrola przeprowadzona w Domu Dziecka. Zawierała szereg wskazań, które w pełni praktycznie pani dyrektor obecna przyjęła. Efektem tego był między innymi były chyba też zwolnienia niektórych osób, które nie spełniały tam warunków bądź popełnili błędy, co ta kontrola również wytykała. Te działania w Domu Dziecka idą stopniowo, ale idą. Ta poprawa działalności jest dosyć wyraźna. Ze spraw majątkowych powiem Państwu o sprawie być może drobnej, ale nie chcę ją zasygnalizować ze względu na to, że dotyczy gruntu dosyć ważnego dla nas. A mianowicie zwróciła się do nas spółdzielnia międzyzakładowa o wykorzystanie części nieruchomości, której jesteśmy właścicielami, położonej między ulicami Aleją 1 Maja a ulicą Królowej Jadwigi. Chodzi o wykorzystanie fragmentu działki, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziana pod zieleń parkową, a którą spółdzielnia by chciała wykorzystać na plac zabaw. Spółdzielnia ma taką koncepcję, że chce ten plac zabaw zorganizować częściowo na gruncie miejskim, a częściowo właśnie na kawałeczku naszego gruntu. Z tym, że ten wniosek wpłynął w momencie, kiedy rozpocząłem negocjacje z panią burmistrz dotyczącą zamiany nieruchomości, a mianowicie cały ten obszar w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zieleń parkową chcemy oddać miastu. W zamian zaproponowaliśmy, żebyśmy otrzymali powiększenie działek z drugiej strony, czyli tam jest taki paseczek między na przykład Aleją 1 Maja a naszym gruntem, który należy do miasta i wystąpiliśmy o ten fragment. On de facto może nam powiększyć po prostu te działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo wielomieszkaniowe. Zamiana pewnie gruntowo będzie adekwatna. I ten wniosek niestety spółdzielni trafił akurat na te negocjacje. Wobec tego, że już miała nawet być chyba przedstawiona ta sprawa na poprzedniej sesji Rady Miejskiej dotycząca tej zamiany, ale tam wynikły jakieś kwestie dotyczące wyjaśnienia spraw związanych z budową ścieżki rowerowej, więc będzie rozstrzygnięty późno, więc zwróciłem się do pani burmistrz z prośbą, żeby już w tej chwili wyraziła zgodę na to, że my udostępnimy spółdzielni ten kawałeczek, który jest jej niezbędny do zorganizowania tego placu zabaw razem z tym gruntem miejskim, żeby później nie było wątpliwości, że ktoś obcy wszedł na ten grunt. Więc w tej chwili jestem w trakcie załatwienia tych spraw. Tak. Ja wiem, że spółdzielnia otrzymała odpowiedź negatywną, ale nawet nie było informacji, że może być ta sprawa załatwiona pozytywnie, więc... Więc nie mogłem dać innej odpowiedzi. Ja musiałem dać odpowiedź w terminie, nie wiedząc, jakie będzie stanowisko miasta. Nie zapomniałem oczywiście o tej sprawie i tą sprawę załatwiałem w ten sposób. Czyli jak się dowiedzą ci Państwo o możliwości? Ode mnie. Dziękuję. Ze spraw pozostałych. Na posiedzeniu zarządu gościliśmy pana burmistrza Rynu, kontynuując jakby taki cykl spotkań z szefami samorządów gminnych. Byliśmy już kiedyś takie spotkanie z burmistrzem Giżycka, z wójtem gminy Giżycko. Zapoznajemy się z bieżącymi problemami, najważniejszymi sprawami dotyczącymi poszczególnych gmin. Pan burmistrz przedstawił nam no, nie, nie,
niebagatelne osiągnięcia gminy, szczególnie w zakresu gospodarki ściekowej, bo faktycznie już zostały chyba tylko dwie miejscowości do uzbrojenia. Przedstawił również plany w zakresie imprez, które się odbywają na terenie miasta i gminy Ryn. Rozmawialiśmy również o możliwościach współpracy właśnie przy organizacji imprez, ale też przy wspólnym inwestowaniu, szczególnie drogą w dalszych latach. Pierwsza taka sprawa w tej chwili, która może być załatwiona, jest to modernizacja drogi jeszcze z udziałem partnera trzeciego, czyli Nadleśnictwo Giżycko, modernizacja drogi na terenie wsi Rybica nad Jeziorem Ryńskim. Zdecydował zarząd również, proszę Państwa, o przedłużeniu umowy z samorządem Wareny, samorządem na Litwie, z którym to podpisywaliśmy swego czasu umowę dotyczącą opracowania wspólnych projektów i zgłaszania tych projektów do programu transgranicznego Polska-Litwa. Parę rzeczy nam się udało zrobić. Myślę, że w jakiś sposób jesteśmy zadowoleni. Zawsze zapraszaliśmy samorząd Wareny jako partnera też przy innych projektach, których głównym partnerem była inny samorząd z Litwy, ale ta współpraca układa się dobrze i tą umowę, ten aneks do umowy przedłużający, bo uchwała z wiele razy oczywiście na to jest, natomiast na przedłużający na następny okres chcielibyśmy podpisać pod koniec miesiąca przy okazji takiego święta grzyba, które się co roku w tym mieście odbywa. Zdecydowaliśmy również o współorganizacji dożynek w Kruklankach. Dużo tradycją się stało, że od paru lat jednej z gmin naszego powiatu pomagamy w organizacji dożynek. Tak było już z gminą Giżycko, z gminą Wydminy. W tej chwili uznaliśmy, że będziemy razem z samorządem Kruklanek współorganizować dożynki. Dożynki tak na marginesie w tej chwili w każdej z gmin się odbywają. W tym samym dniu, czyli 9 września, również odbywają się dożynki w gminie Giżycko, w Wilkasach, a w przeddzień 8 września odbywają się diecezjalne dożynki w Wydminach. Także bardzo też duże wydarzenie dla samej Wydmin. Ze spraw różnych chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w przeciągu tych ostatnich 2 miesięcy. Otóż oddaliśmy do użytku, myślę, że ciekawą ścieżkę świętego Brunona. Praktycznie zrobił to zarząd dróg powiatowych. Jest to taki produkt turystyczny. Z informacji, które uzyskaliśmy z Centrum Informacji Turystycznej, wynika, że widać, że wzbudza na zainteresowanie, ale dostrzegliśmy być może jeden jakiś błąd, element, to mogę Państwu powiedzieć, że przychodzili klienci, się pytali, właściwie gdy wzgórze Brunona podeszli tą ścieżką do kościoła świętego Brunona. Także to widać, że ona kieruje może niekoniecznie jeszcze jasno, czy do kościoła, czy do wzgórza. Dwukrotnie w czasie wakacji, proszę Państwa, zbierał się zespół zarządzania kryzysowego w lipcu i w sierpniu. Jak Państwo się domyślacie, przyczyną tego były potencjalne, czy też w sierpniu to akurat zaistniałe, anomalie pogodowe, które dotykają nasz region. W lipcu to takie było profilaktyczne spotkanie dotyczące chociażby stanu gotowości służb przy tego typu opadach związanych z gradem. Zresztą
służby wojewody, Instytut Meteorologii bez przerwy przysyłał w przeciągu tych 2 miesięcy informacje o zagrożeniach burzami, czy też szczególnie gradem, który mógł wyrządzać duże zniszczenia. W sierpniu natomiast doszło do sporych wywrotek na jeziorach i pewne działania musiały być podjęte. Jak Państwo wiecie i Państwo radni szczególnie zauważyliście, że posiedzenia komisji odbywały się już w nowym pomieszczeniu. Jest to wynik przeniesienia Wydziału Budownictwa na ulicę Wyzwolenia. Zaletą tego przeniesienia jest przede wszystkim to, że Wydział Budownictwa funkcjonuje w tej chwili razem z Wydziałem Geodezji, z którym to musi dużo współpracować, oraz z nadzorem budowlanym, który też ma swoją siedzibę na ulicy Wyzwolenia. Więc w jednym miejscu ten proces budowlany może się w jakiś sposób odbywać. Tutaj natomiast doszło do zamiany pomieszczeń biura rady, a jedno pomieszczenie będzie wykorzystywane, dotychczas użytkowane przez nas, przez Państwa. Będzie tam chyba organizowany punkt przyjęć przez miasto, bo część tych pomieszczeń wynajmowaliśmy od miasta. Wszczęta też, proszę Państwa, została taka, nie wiem jakie efekty oczywiście przyniesie, ale współpraca z organizacjami pozarządowymi, myślę, że powoli, ale coraz lepiej się rozwija. Uruchomiliśmy taką akcję ankietową, żeby stworzyć taką mapę aktywności organizacji pozarządowych, która pokaże, jak organizacje działają, w jakich kierunkach chcą działać, ewentualnie gdzie możemy też kierować naszą pomoc. Spośród imprez byliśmy współorganizatorami takiego wydarzenia, które odbywa się od paru lat, Mazury Air Show. Mówię o tym dlatego, że ta współorganizacja między innymi polegała na uczestnictwie w takiej promocyjnej audycji w Radiu Olsztyn, w której to promowaliśmy nasz powiat, ale i też i organizacje pozarządowe. Współorganizowaliśmy również Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej, który to tradycyjnie w drugiej połowie sierpnia się odbywa. I cóż, na koniec chciałem Państwu przedstawić osiągnięcia, szczególnie osiągnięcie 12-letniej zawodniczki UKS Niegodzin, wychowanki Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku, Julii Schmidt, która w klasie Optymist zdobyła złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Czorsztynie. Bardzo duży sukces. Zresztą wszyscy nasi podopieczni zajęli bardzo przyzwoite miejsca i w sumie dzieciaki zdobyły kolejne punkty w takiej klasyfikacji sportowej młodzieży, którą prowadzi Ministerstwo Sportu. Myślę, że warto wspomnieć o tym, pogratulować nie tylko zawodniczce, ale trenerom i rodzicom i panu dyrektorowi, który również warunki coraz lepsze stwarza do zdobywania takich laur. To na razie wszystko. Czekam na pytania. Dziękuję bardzo.